Dzień dobry Państwu, Tomasz Klimczak, Fakty Oświęcim. Naszym gościem dzisiaj jest Łukasz Wawrzyczek, który po 2-letniej przerwie wraca do boksu zawodowego. Łukasz, 2 lata rozbratu z boksem. Czy w ogóle nie trenowałeś, czy trenowałeś indywidualnie? Jak to wyglądało? 2 lata to szmat czasu. I czy mógłbyś widzom nakreślić, jak to było? Witam serdecznie. No tak, 2 lata, tak jak mówisz, jest to bardzo duży kawałek czasu dla sportowca. Starałem się nie zaniedbać, jeżeli chodzi o formę fizyczną. Starałem się trenować na tyle, ile czas mi pozwolił, ponieważ poświęciłem się pracy. Wyjechałem w czerwcu 2009 roku do Anglii i tam pracowałem. Po przyjeździe z Anglii pracowałem tutaj i obecnie pracuję też tutaj w Polsce, ale także staram się dbać o formę i trenować codziennie. Rozumiem, że praca w Anglii nie była związana z boksem. Dlaczego wróciłeś? No nie, nie była związana z boksem. Byłem kelnerem. A dlaczego wróciłem? Ponieważ no, tęskniłem za Polską, tęskniłem za znajomymi, kolegami, tęskniłem za synem, tęskniłem za boksem. I dostałem szansę powrotu do boksu w tamtym roku, więc dlatego też przyjechałem do Polski i trenowałem, przygotowałem się. Niestety nie wyszło tak jak bym chciał i znów musiałem jakby wszystkie marzenia odłożyć na bok. Tęskniłeś też za miastem, widzę koszulka Unia Oświęcim. No tak, tak. Jestem takim lokalnym patriotą. Kibicuję także drużynie z mojego miasta, stąd ta koszulka. Powróciłeś. Dlaczego? Kto tobą się zajął? Do zawodowego boksu, wiadomo, musi być promotor, musi być cały sztab szkoleniowy. Jak to wygląda w tej chwili? Może zacznę od tego, dlaczego przestałem. W ogóle zakończyłem karierę po... No widzowie pamiętają tą słynną walkę w Dublinie, prawda? Tak. Czy później były jakieś sukcesy? Tak, to była przegrana walka. Tam dużo wokół tej walki było perypetii. Nie chcę się rozgadywać, nie chcę wracać do tego tematu. Czy było to może związane też z promocją? Bo wiadomo, miałeś tam jakieś przejścia, w cudzysłowie mówiąc. Tak, tak. Dużo, dużo było tych przejść. Może tak jakby najogólniej nazwać, byłem bardzo zajechany, bo wtedy w 2008 roku stoczyłem aż 8 walk zawodowych, byłem strasznie zajechany i mój organizm był wyczerpany. Byłeś wtedy tak zwanym gazie. No tak. Twoja kariera się rozkręcała. Tylko przerobiliśmy to w drugą stronę. Także, ale w 2009 roku potem stoczyłem jedną walkę w kwietniu, wygraną w Londynie i potem postanowiłem zakończyć tą karierę, bo nie widziałem dalszego sensu uprawiania tego sportu. Mimo że cały czas tęskniłem. Czyli przed przerwą zakończyłeś wygraną, tak? Tak, tak. No i teraz jakby okoliczności skłoniły do tego, że mogę wrócić do tego sportu. No właśnie, jakie okoliczności? Jakie okoliczności? Może przede wszystkim to, że mam pracę i jakby boks nie jest jakby już moim sposobem na zarabianie pieniędzy. Czy miałeś taką stabilizację, tak? Troszeczkę. Tak, wtedy był sposób na zarabianie pieniędzy, a tych pieniędzy nie było dużo, a teraz jest to moja pasja i jest to moja miłość, więc całkiem inaczej się zmieniło rozumowanie, podejście do tego sportu i do tego, co robię. Dlatego okoliczności sprawiły to, że mogę wrócić w 2011 roku. Kto jest teraz twoim promotorem? Kto się tobą zajmuje? Obecnie zajmuje się mną mój serdeczny kolega Grzesiu Proksa, którego pozdrawiam. Tak jak postanowiłem w postanowieniu noworocznym na 2011 rok, że wrócę do ringu, no i robiliśmy wszystko, żeby wrócić i udało się i powracam. Jaka grupa bokserska to jest? To nie jest grupa bokserska, po prostu Grzesiu Proksa został moim menadżerem, także on... Czyli nie działacie pod jakimiś skrzydłami większej grupy nie, bokserskiej? Grzesiu też opiekuje się Kamilem Młodzińskim, wielokrotnym mistrzem Polski, juniorów, młodzieżowców, także opiekuje się jego karierą, teraz także i moją będzie się opiekował. Założyliśmy sobie jakiś tam plan na 2011 rok i będziemy robić wszystko, żeby go spełnić. Długo cię musiał namawiać do powrotu? Nie, nie. To on, czy ty, jakby twoja decyzja suwerenna? Nasza decyzja to była. To po prostu taka możliwa sytuacja się stała, że Grzesiu mógł zostać moim menadżerem, więc ja mu ufam i zaufałem mu, no i idziemy dalej w ten sport.
18 czerwca, gala boksu w Siemianowicach Śląskich. Wielki powrót. Z kim będziesz walczył? Tak, jest to powrót, że tak powiem, od razu z wysokiego C, ponieważ wracam na gali Tomasza Babilońskiego 18 czerwca właśnie, tak jak mówisz, w Siemianowicach Śląskich. Mam tam walkę sześciorundową. Zawodnikiem prawdopodobnie będzie Litwin lub Węgier. Z niezłym rekordem. No 18 już niedługo, kiedy poznasz tego rywala? Myślę, że już niedługo, myślę, że już na dniach dowiem się nazwisko rywala. Jest to 6 rund, będę boksował przed walką wieczoru, a co najważniejsze, puściłem wagę, będę boksował wagę wyżej niż boksowałem. No, to ciekawe. Tak, zawsze boksowałem 73 kg, była to waga średnia, w tej chwili już 76. Co cię do tego skłoniło? Coraz ciężej mi było zbijać tą wagę, te kilogramy. No i zdecydowałem się, że puszczę i będę boksował w kategorii super średniej, to jest do 76,5 kg. Rozumiem, że Grzegorz Proksa jest twoim promotorem, a kto trenerem? Trenerem jest mój przyjaciel i mój wychowawca Jan Sibik. Dzięki niemu zdobyłem mistrza Polski młodzieżowców, mistrza Polski juniorów i ufam mu tak samo i razem. Czyli wiem, taki powrót do korzeni, tak? Tak, i wiem, że razem osiągniemy sukces, no więc na dzień dzisiejszy pracuję z nim. Z kim sparujesz? Miałeś teraz jakieś sparingi, jakieś walki w ostatnim okresie? Z tymi sparingami u nas jest ciężko, muszę wyjeżdżać na sparingi do Katowic, do Jaworzna, do potężnych klubów, żeby mieć po prostu sparing partnerów. Ale jest na dobrej drodze, żeby być 18 w najlepszej formie. Powiedz, powiedziałeś, że teraz jakby czujesz, że osiągnąłeś taką stabilizację życiową. Do boksu podchodzisz trochę inaczej w tej chwili. Jest jakby twoim takim zamiłowaniem, takim hobby. Nie jest być albo nie być w życiu, prawda, finansowym. Czy po tych pierwszych walkach, które teraz już miałeś, czy czujesz jakąś różnicę, gdy stoisz na ringu, gdy masz inaczej, inne spojrzenie na boks? Tak, jest przede wszystkim inne podejście do treningu, inne podejście do czegokolwiek w życiu, no jak się ma te pieniążki. Wiadomo, u nas w Polsce jest bardzo ciężko w sporcie, bardzo ciężko jest coś osiągnąć. Na tamten czas nie miałem sponsorów, nie miałem jakby takiego oparcia w naszych tutaj firmach i lokalnych, i ogólnopolskich. W tej chwili ktoś cię wspiera? Nie, w tej chwili się wspieram sam i może dlatego właśnie zdecydowanie. Dużego rzędu to są koszty? No są to dużego rzędu koszty, ale, no ale jak to mówi się, no pasja kosztuje i jedni grają w golfa, jedni uprawiają piłkę nożną, drudzy jeżdżą na koniach, ja boksuję. No i to jest moja pasja i jeżeli pozwolą mi na to środki finansowe, będę sobie dalej uprawiał ten sport. W takim czy innym wydaniu, bo tak jak mówię, na razie skupiam się na pracy i na swojej karierze, ale nie będę tego wiecznie robił. Mogę tutaj dać taką wiadomość, że w tamtą niedzielę uzyskałem tytuł instruktora boksu, już pełnoprawnego z licencją, więc będę mógł tutaj kontynuować w przyszłości karierę. Czyli już chciałbyś się podzielić z młodymi adeptami boksu swoimi wiadomościami? Tak, no, będę to dalej kontynuował. Już ten sport jest tak w mojej krwi, że myślę, że będę kontynuował tutaj na naszych ziemiach. Ale muszę powiedzieć, że odniosłem wrażenie, że tak mówisz tutaj naszym widzom, że traktujesz boks bardziej hobbystycznie, a twoi kibice chcieliby, żebyś podszedł do niego na 100%. Czy nie wiąże się to czasem z takim niepodejściem na 100%? Nie muszą mieć takich obaw, gdy będą oglądać twoją walkę? Nie muszą mieć, podchodzę na 100%, zawsze podchodzę na 100%, z tym, że nie muszę się już nikogo o nic prosić i błagać i poniżać się. Po prostu czujesz taki komfort, tak? Czuję komfort psychiczny, że nie muszę tego robić. I to jest najważniejsze w tym kraju. Oczywiście bardzo chciałbym to robić na etapie, tak jak się tu mówi, boks zawodowy, czyli zajmować się tylko tym, no ale niestety, no tak jak mówię, no realia naszego kraju są i naszego sportu są takie, jakie są no i trzeba, nie można narzekać, tylko trzeba to pchać dalej. Powiedz, pamiętam, gdy walczyłeś w Dublinie 2 lata temu, mówiło się, że ta walka była jakby taką furtką dla ciebie już na ten naprawdę największy boks. No porażka, porażki zdarzają się w sporcie, prawda, trzeba przez to przejść. Niektórzy mówią, że co nas nie zabije, to nas wzmocni. Tak. Wtedy to była jakby takie wrota do kariery.
Czego oczekujesz od tej gali pierwszej po powrocie? Przede wszystkim dobrego występu oczekuję. Oczekuję dobrej dyspozycji fizycznej, bo tak jak mówię, no dwa lata... Ile już tak ostro trenujesz? Od grudnia trenuję regularnie i tak jak mówię, z dietą, z odżywkami i tak jak to powinno, jak to miało wyglądać wówczas kilka lat temu. To nie było tak kolorowo, tak? No nie było kolorowo, ale to już było, minęło, mam to już za sobą, teraz są już tylko lepsze czasy. I oczekuję, żeby być w bardzo dobrej dyspozycji fizycznej, bo jeżeli będę w dobrej kondycji i to wierzę, że sobie poradzę spokojnie. A tak konkretnie, gdybyś wygrał tą walkę, czy są jakieś propozycje, czy tak jak dlatego nawiązałem do tamtej sytuacji, co dalej, gdybyś wygrał? Myślę, że mamy z Grześkiem jakiś tam plan na ten 2011, tylko nie chcę wybiegać, bo chciałbym się skupić na razie na tej walce. Jeżeli dobrze wszystko pójdzie, a wierzę, że pójdzie, to będziemy myśleć dalej. Ale są jakieś plany, jakieś są. Mówiłeś, że w Oświęcimiu kiedyś, jeszcze przed twoją przerwą, ciężko było sponsorów, prawda? Nie ma tu środowiska dla boksu w Oświęcimiu? Może i są, ale no, firmy same mają kryzys, nie mają pieniążku, żeby zatrudniać pracowników, a co dopiero dawać na sport, więc tak to wygląda u nas w kraju. Dają tylko na największe sporty, jak piłka nożna, koszykowa a na takie mniejsze, jak boks, czy nie wiem, pływanie, czy zapasy, to już po prostu trzeba sobie samemu opłacać wszystko. Przed rozmową z tobą rozmawiałem z ludźmi, pytałem, też oni pytali, Łukasz wraca, tak? Mówię, teraz będzie taka akcja promocyjna, mała będzie gala, tak? I niektórzy, którzy śledzili twoje walki, jako twój mankament, pewnie o tym wiesz, wymieniali, że nie miałeś mocnego kończącego ciosu. Była taka opinia, też słyszałem, pewnie ty też. Czy pracowałeś nad tym? Jaki styl walki teraz? Czy będziesz walczył tak jak kiedyś? Czy może zmieniłeś? Mógłbyś coś nam o tym opowiedzieć? No, tak mnie stworzył Bóg i tak boksowałem. Wykorzystywałem coś, co miałem, co innego, czyli głowę. Dodam od razu, że mówisz, że jesteś zwrotny, szybki i to jakby były atuty, tak? Dziękuję. No, tak jak mówię, no to właśnie to wykorzystywałem. Szybkość, zwrotność i głowę i myślałem przede wszystkim w ringu i tym nadrabiałem, a jak teraz będzie, to się przekonamy już 18. 18, tak? Czy chciałbyś zaprosić tutaj Oświęcimian, jak to wygląda ta gala? Mógłbyś coś więcej o tej gali już tak technicznie? Tak, zapraszam chętnie kibiców, przyjaciół, rodzinę swoją na walkę 18 czerwca, która odbędzie się w Siemianowicach Śląskich w hali Mosiru. Jest to gala, tak jak mówiłem, Tomasza Babilońskiego. Walką wieczoru jest Krzysztof Szot. Twoja walka, która jest z kolei? Zaraz przed walką wieczoru. O, to tak, jakby tak. Tak. Już pełna hala, tak, prawda, emocje. Tak, dlatego właśnie z wielkiego C startujemy. I tak mówię właśnie, że o godzinie 20 się zaczyna ta gala, to jest sobota. Także zapraszam wszystkich serdecznie. Mam nadzieję, że zaprezentuję. Z tego co wiem, w Kanale Plus będzie bezpośrednia transmisja. Tak, oraz na internecie też będzie bezpośrednia relacja, a także z tego co wiadomo, retransmisja na TVP3. Czyli tak wiadomo, takie gale też wiążą się z tym, że kręci się tak, że tak powiem kolokwialnie, dużo ludzi branżowych z boksu, gwiazd. Pan Babiloński w ostatnim wywiadzie mówił, że tam Mike'a Tysona sprowadza do Warszawy, czy na jakąś galę boksu, że Gołota ma przylecieć. Czy też będą na twojej gali, tam, znaczy twojej, będziesz tam jednym z wielu, jakieś gwiazdy pojawią się, żebyś mógł się pokazać, jakby, że wróciłeś, prawda, że jesteś z powrotem? Z tego co wiem, to mają się pojawić... Z tego co wiem, to starsze gwiazdy boksu, czyli Jerzy Kulej, Marian Kasprzyk, Damian Jonak. No Damian Jonak jest zawodnikiem młodego pokolenia. No Grzesiu Proksa także, bo to też jest, że tak powiem, gwiazda i talent bokserski. Czyli będzie też taka VIP-owska oprawa, tak? No tak. Żebyś tak, mógł tak się pokazać, tak wrócić. Prawda? Tak, tak. No chciałbym wrócić jak najlepszej, tak jak mówię, dyspozycji. No nic, dziękuję ci bardzo za rozmowę. Życzę powodzenia w tej walce 18 czerwca. Naszym gościem był Łukasz Wawrzyczek, rozmawiał Tomasz Klimczak, Fakty Oświęcim.